Hello, Michał Pozytywny Groomer. Słuchajcie, kolejny wspaniały gość na filmie. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Tu Julia. Cześć Julcia. Słuchajcie, Julcia jest w trakcie kursu groomerskiego i ma dla Was kilka fajnych informacji, ponieważ Julcia przyjechała do nas z zagranicy. Skąd przyjechałaś? Ze Szwajcarii. Brawo, Szwajcaria. Ile czasu tam mieszkasz? Gdzie mieszkasz w Szwajcarii? Chyba, że nie chcesz takich informacji. Nie, to żadna tajemnica. To już w Szwajcarii mieszkam jakoś ponad 5 lat, także całkiem sporo. Polecam odwiedzić w ogóle. I mieszkam w Kloten. To jest koło Zurichu, taka mała mieścinka. Urocza. Z lotniskiem. Z lotniskiem, mała mieścinka z lotniskiem. Fajnie. Mieszkasz już kilka lat w Szwajcarii i powiedz mi, jak wygląda pieskie życie w Szwajcarii? Dużo jest psów w Szwajcarii, mniej niż w Polsce, więcej? Jak to się w ogóle, taka charakterystyka psia tam się prezentuje? To jest ciekawe, bo akurat wydaje mi się, że psów jest na pewno więcej, natomiast większość psów to są klasyczne candlebury. Kundelki. I przynajmniej tam w okolicy, gdzie ja mieszkam, to są jakby najpopularniejsze pieseczki. Czyli w Szwajcarii jest dużo kundelków. Jest dużo. Nie mają takiego parcia na psy rasowe, bo w Polsce tak widać, że jednak sporo, chociażby żeby ten piesek wyglądał na rasowego, nie musi być rasowy, ale niech ma ten kształt oczka, Westa. To znaczy tak, bardzo popularne są jeszcze na pewno owczarki Border Collie, owczarki australijskie. A szwajcarskie? Szwajcarskie tak samo, choć te australijskie chyba widziałam częściej na przykład. I Border Collie. Może chcą sobie klimat podnieść tymi australijskimi. Wydaje mi się, że to z tego względu, że jest tam po prostu dużo pól, jakiś może, nie wiem, owiec. Owiec? No, może tak, owieczki. I one jednak są psami pracującymi, więc świetnie się do tego... I są takie widoki w Szwajcarii, że chodzą psy z owcami, zaganiają je i... Nie widziałam, szczerze mówiąc, ale znaję się, ale tak sobie to wyobrażam. Ale może tak jest. Bo owiec widziałam dużo akurat. Może po prostu one są gdzieś tam między tymi owcami. Może już pracują, są zarobione i tak dalej. Fajnie. Czyli więcej psów niż w Polsce, niekoniecznie rasowe. No dobra, a jak to się charakteryzuje na poziomie salonów groomerskich? Czy są takie w Szwajcarii? Czy jest ich dużo? Jak w ogóle wyglądają takie zabiegi? W ogóle... Co mogłabyś powiedzieć na ten temat? Więc sprawa ma się tak, następująco. Następująco. Przygodę z groomingiem dopiero zaczęłam. I wcześniej, przyznaję się bez bicia, nie interesowałam się zbytnio. Nie zastanawiałam się za bardzo nad tym, ile jest tych salonów, czy są, bo z nich nie korzystałam. Natomiast rozmawiając z moimi znajomymi... A by nie korzystały twoje psy? Nie korzystam. Tak, ja też nie. Okay. Natomiast z tego co wiem, kilkoro moich znajomych ma pieski typu maltańczyk, typu shih tzu i mieli problem ze znalezieniem fajnego salonu. Z tego względu musieli odwiedzić kilka, zanim znaleźli ten właściwy o odpowiedniej jakości usług. Więc podejrzewam, że jest tak jak wszędzie, czyli po prostu dużo jest salonów, które są, mają kiepską robotę. No i trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby znaleźć ten właściwy. Czyli jest miejsce dla Ciebie. Jest miejsce i już wkraczam. Szwajcaria, hello. Zapraszam. Może tutaj pojawi się jakiś sponsor, wyłoży gotówkę na jakiś super salon. Czyli okej, fajnie. Czyli są salony, niekoniecznie wszystkie oferujące, bo to wydaje się tak przynajmniej mi, jak Szwajcaria, kraj wysoko rozwinięty, z wysoko rozwiniętymi usługami, aczkolwiek już mi tam też informowałaś, że niekoniecznie te wszystkie usługi są jeszcze takie dopracowane. I że Polska może się na tym fajnie zaprezentować, czy jako groomer, czy jako kosmetyczka tam w Szwajcarii. Czy jest miejsce dla osób, jest miejsce, które robią suki? Fajnie, no to może ja się tam wybiorę. Może tak będzie. Super, dobra. Czyli jest miejsce dla dobrych groomerów. Są psiaki, a Twoje plany, jeżeli masz takowe, jakie są? I co byś chciała tam po kursie w Szwajcarii, jak podziałać, gdzie podziałać?
Wiesz, jak powiesz te plany tak szerzej, to jest szansa, że będzie motywacja, żeby je realizować, będzie, wiesz, więc tak, bardzo bym chciała pracować, bardzo bym chciała mieć własny salon, ale to w przyszłości, dlatego że jeszcze jest długa droga przede mną, zanim ja rzeczywiście stanę się dobrym i sprawnie działającym groomerem. Czy jesteś świadoma tej nauki, tak, że popełniałem jeszcze wielu błędów, jeszcze trochę tego stresu mi zostało, który powoduje, że jednak nie mam tej pewności, natomiast to jest kwestia czasu, tak mi się przynajmniej wydaje. A co mogę zrobić teraz, w najbliższych miesiącach? Mogę zaadaptować jeden z pokoi na ala salon i powoli, powoli uczyć się przyjmować może właśnie pieski od znajomych, żeby nabrać właśnie pewności siebie. Okej, czyli twój pomysł krok jest po całkiem kroku, fajny, tak. Bo też wspominałaś, że masz mieszkanko, tak, w Szwajcarii. Jest tam kilka pomieszczeń i jest jedno pomieszczenie, które można wykorzystać. Ja już mam w głowie plan, jak to wszystko zorganizować. Super, super. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ no nie rzucasz się na głęboką wodę otwierania salonu, dzierżawienia jakiegoś tam powierzchni, wynajmu. A w ogóle jak to się w Szwajcarii wygląda? Sądzisz, że łatwo jest założyć salon w Szwajcarii? Jest tam dużo powierzchni? Koszty są akceptowalne? Myślę, że koszta są bardzo wysokie, bo jest bardzo mało lokali. Tak samo, ten sam problem jest z mieszkaniami, z mieszkaniami po prostu. Tak, jest tak, mało tak, mieszkań i dużo ludzi i duże koszta przez to. Natomiast podejrzewam, że podobnie jest właśnie z lokalami. Z lokalami. Druga sprawa jest taka, że ja, żeby otworzyć salon, żeby móc godnie reprezentować właśnie salon, musiałabym podszkolić się, tak jak mówiłam w groomingu. Druga rzecz, w języku niemieckim, bo to jest kolejna przeszkoda. Z językiem angielskim myślę, że byłoby może dość ciężko, przynajmniej na początku. Na tym poziomie. To jest teraz też ciekawe właśnie, bariera językowa, żeby dobrze Przeprowadzić wywiad, to ja muszę jednak. Tak, czyli oprócz kursu groomingu przydałby się kurs niemieckiego? No to już ruszam. Chyba, żebyś zrobiła... Ja wolę. Czyli okej, bariera językowa, mimo że pracujesz, sądzę, żebyś się dogadała z psami szwajcarskimi. Znajdziemy wspólny język. Ale kwestia mimo wszystko tego kontaktu, tego choć 5-minutowego, 10-minutowego z klientem. To nie jest tak, że w ogóle nie potrafię mówić po niemiecku, natomiast żeby przeprowadzić właśnie bardzo szczegółowy wywiad i bardzo ze szczegółowym słownictwem, takim technicznym, żeby nie obciąć na przykład za krótko albo za długo, bo to już będzie kiepsko. Tak. No to niestety muszę troszeczkę poczuć się pewniej również w tej sferze. Dobrze. Ale to jest wszystko przed tobą. Fajnie. To już wiemy. Wiemy, jakbyś chciała to zorganizować. A czy może zastanawiałaś się, czy są, jak to technicznie wygląda w Szwajcarii, założenie firmy, czy są jakieś problemy z tym, czy rząd szwajcarski jest taki bardziej otwarty na przedsiębiorców, bo w Polsce to bywa różnie, teraz jest troszeczkę lepiej, ale na przykład Polacy, przedsiębiorcy narzekają na wysokie podatki, na wysokie opłaty ubezpieczeniowe. Jak sądzisz, jak to może wyglądać tam u Ciebie w tym pięknym kraju? Z tego co wiem, to nie słyszałam, pytałam się kiedyś, rozmawiałam właśnie o otwieraniu biznesu w Szwajcarii i podobno nie ma tam żadnych dotacji. Ale to było już jakiś czas temu i jakby nie sprawdzałam dalej tej informacji. Druga rzecz jest taka... Czyli musisz wyłożyć swoją gotówkę. Tak. Czyli na przykład wcześniejsza kursantka, która była też na kursie tutaj u nas, miała dotację i startuje. Tak, dokładnie. Nie ma takich w Polsce. Podatki z tego co wiem są niższe niż w Polsce. Natomiast koszta prowadzenia działalności wydaje mi się, że większa. Ale mogą być wyższe. Ciężko tak, mi to zaraz jak wspominałaś, że płacisz też ubezpieczenie pewne takie. Oczywiście. I ubezpieczenie też płaci się na przykład za mieszkanie. To jest obowiązkowe ubezpieczenie. Tak samo będzie z ubezpieczeniem co do lokalu. Przed zalaniem, przed pożarem. Tak. To są wszystkie takie koszta drobne, ale to się zbiera w naprawdę potężne sumy. Czyli mając powierzchnię
u siebie na samym początek, na spokojnie, żeby chociażby potrenować na psiakach swoich znajomych, nawet wykorzystać uprzejmość Polonii, która mieszka w Szwajcarii, a może to nawet będzie twój plus, że będziesz fajnie mogła się z nimi dogadać, bo po polsku dobrze mówisz. Dzięki. Super. Okej. Okay. Jutro jest twój dzień, gdzie masz egzamin teoretyczny i praktyczny. Też się stresuję, by. Psiaki też. Jeszcze wracając tak do tego twojego pomysłu na kurs groomingu, kurs na szkolenie pielęgnacji psów, co ciebie zmotywowało? Jaka była idea? W jakim momencie się zapaliła ta żaróweczka? Czy to długo ewoluowało, czy to było po prostu pach? Właśnie jak pracować z psami chciałam od zawsze. Nie wiedziałam tylko, co ja chciałabym robić dokładnie, bo tu jest naprawdę sporo możliwości. I to mnie też troszeczkę smuciło, że nie wiem tak naprawdę, co chcę robić. Natomiast też mam dwa pieseczki swoje, które obcinałam z różnym skutkiem. I w końcu myślę, kurczę, fajnie byłoby mieć jakieś profesjonalne narzędzia, fajnie byłoby zrobić to dobrze. Nie są to typowe pieski, gdzie można się wykazać jakimś tam kunsztem groomerskim, ale jednak też trzeba przy nich dobrze wszystko ogarnąć. I tak teraz więc... pytanie, jakie to mogą być psy? Tyryryryry. Odpowiedź w kolejnym odcinku. No i tak to się zaczęło. Kawaliery. Dwa kawalierki. Mhm. Wymagające sporo czesania, sporo też na przykład... Korekt groomerski na rzeczkach. Dokładnie. I od tego się zaczęło, że zaczęłam się tym coraz bardziej... Zaczęłam na początku oglądać filmiki na YouTubie, jakby to samemu dom zrobić, tak różnie to też wychodziło, a później zaczęłam szukać kursu. No i tak jestem tutaj dzisiaj. Dzięki, fajnie, miło. W ogóle to jest duży, duży zaszczyt, że bardzo miło mi się tutaj, naprawdę. Dzięki wielkie. Bardzo fajnie, 14 godzin chyba tutaj jechałaś, tak? Tak. No, to jest kawał drogi, ale szapoba dla ciebie, bo trzeba było, musiałaś sobie zrobić urlop, tak? W pracy. Tak, specjalnie do tego planowałam to dość długo, żeby to wszystko ładnie połączyć. No, mi się to udało, dokładnie. Super, super, świetnie. Bardzo Czyli dobrze. To też są pewne umiejętności, które się na pewno logistyczne, techniczne, które się później przydadzą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Fajnie, jeżeli masz jeszcze chwilę czasu, to chciałbym ciebie zapytać, co jest na kursie dla ciebie, co jest, bo jeszcze trwa, co jest najtrudniejsze, albo najprostsze, albo najdziwniejsze, spodziewałaś się tego, jakieś może skrajności, bo te skrajności może są najciekawsze. Dobrze, więc tak, może zacznijmy od tego, takich spraw technicznych, typowo jeżeli mówimy o cięciu. Najtrudniejsze są dla mnie głowy, to znaczy ilość kroków, które trzeba pamiętać i wszystkie zależne są od siebie, więc no, to jest akurat dość trudne, ale do nauczenia. Druga rzecz jest taka, co mnie bardzo miło zaskoczyło, to przemiła atmosfera, bardzo szybko mijający czas, naprawdę, to czas leci tak i nawzajem, przyjemnie. Tak. Rzecz, która mnie zaskoczyła, niemiło, to wprowadzająca sieć, która jest wszędzie, na którą może się jeszcze psychicznie i fizycznie odpornić, bo na razie jest tak... Nabrać grubej skóry, co? Dokładnie tak, ale bo inaczej sobie to wyobrażałam, ale jednak no gdzie ta sieć ma się podziać? Gdzieś musi fruwać. Poza tym bardzo fajnej wiedzy, bardzo fajnej wiedzy nadękającej mnie, odpowiedzi na nękające mnie pytania. Właśnie, jak to zrobić to, jak ułożyć nożyczki, jak... Dzięki wielkie, fajnie, ale to, że powiedziałaś z tą sierścią, no to może zaskoczyć, prawda? Bo ja sobie to wyobrażałam, będę miała taki stolik, taką różową plandeczkę, coś tam, będę sobie ładnie, jeszcze w pazurach wcześniej. Tak, piękny pazurki miałaś, Rzeczywistość. A to trzeba jednak troszeczkę... Oczekiwania rzeczywistości. No tak, ale mimo wszystko na pewno będę to kontynuować, bo... Lubię to bardziej, a nie mniej. Także... Fajnie. Twoje elastyczne podejście do groomingu też jest warte zaznaczenia, bo przyjechałaś w
faktycznie z długimi pazurkami, bardzo ładnymi, wystylizowanymi. Bardzo było mi szkoda. Dokładnie, pięknie, takie no, wdbane, ale no, dostałaś informację, że paznokcie, pazury trzeba ogarnąć na krótko, żeby nie zrobić problemu chociażby przy wyciskaniu gruczołów. Tak. To moja pasja. To jest teraz twoja pasja, nie żałujesz. Nie żałujesz teraz. Absolutnie. Ale tak czy inaczej już bardzo ładne pazurki różowe przy wyciskaniu gruczołów bardzo ładnie tak korespondują z tym, co wylatuje. Jest kontrast. Jest kontrast. Super. Czego mogę ci życzyć w twojej nowej drodze groomerskiej? Bardzo proszę. Znając siebie, tak, to powinieneś życzyć mi wytrwałości, dążenia do celu i determinacji. Tak. Determinacji, wytrwałości, cierpliwości do zdobywania też wiedzy, dokładnie, żebyś była dla siebie dobra. Otwartości, umysłu, tak. Otwartości, no, żebyś się nie stresowała, ale aczkolwiek... No i żeby właśnie biurokracja mnie jakoś tam nie zabiła, te nie trudności dobra. Takie od strony technicznej. Muszę ci powiedzieć, Julka, nie mówiłem ci tego w trakcie pielęgnacji, że masz bardzo ciekawą cechę, świetną cechę i może to ta Szwajcaria, też świeże powietrze, te czekoladki i sery, ty no, nie narzekasz, wiesz? O, dziękuję narzekasz. Bardzo. I już zauważyłem to, już się utwierdziłem, bo wczoraj, może jak pamiętasz, mieliśmy takie pieski, które trochę się kręciły, niechętnie chciały współpracować, też sznaucerki czy westy. Dzisiaj mieliśmy mocno skołtunionego psa, fantastycznie ci wychodziło czesanie, stylizowanie jego łapek na niedźwiedzią łapkę i przy jego niechęci do współpracy, przy jego kołtunach i tak dalej, wykazywałaś zimną krew i w ogóle nie narzekałaś. Robiłaś w sposób spokojny. To jest naprawdę cecha. No nie wiem. Aż sama się zaskoczyła. Serio. To jest bardzo fajna cecha, bo na początku groomerzy, na początku swojej drogi groomerskiej, no spotykają się z często ciężkimi przypadkami pielęgnacyjnymi i muszą sobie z tym radzić, a ty sobie radzisz. Dziękuję ślicznie. Więc są fajne bardzo podstawy. Miło. Bardzo proszę. Fajnie. Więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania związane z groomingiem Szwajcarii, albo jeżeli chcecie odwiedzić Szwajcarię i pojeździć bardzo fajnym kabrioletem, proszę, czerwonym Mustangiem albo korwettą, to może nie akurat do to może Julci, w przyszłości. To może w przyszłości, ale za kilka latek może usłyszycie o Julci groomerze z Polski, który wojuje tam cały rynek groomerski. Wspomnę, że szkoliłam się w Showdog. No i wtedy urośniemy w ogóle. Dokładnie, najlepszy salon dzięki, w Polsce. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.